serce moje napełnia się radością. Gdy widzę was razem, drodzy młodzi przyjaciele, ze wschodu i zachodu, z północy i południa, gdy widzę was zjednoczonych wiarą Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Papieża trzeba dobrać słowa, by prawdziwa była zawsze słów wymowa. O jego wielkości, pracy codziennej, o jego wysiłku, miłości niezmiennej. Dlatego co dobre i co sprawiedliwe, co oznacza prawdę i to co uczciwe. Pracowite było życie naszego papieża, bo on nieustannie do pokoju zmierzał. Wołał o sumienność, prosił o uczciwość, wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość. Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, papież Polak, który należy już do grona świętych w niebie, był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi i narodów. Z okazji kolejnej rocznicy wyboru na papieża chcemy przypomnieć postać Jana Pawła II, jego życie, służbę Bogu i ludziom. Jan Paweł II, jeszcze jako krakowski metropolita, przyjeżdżał do Łapanowa na spotkania ze swoim seminaryjnym kolegą, księdzem Kazimierzem Suderem. Podczas tych wizyt spotykał się z młodymi ludźmi z naszej parafii. Te rozmowy formowały ich charakter, budowały miłosierne i pokorne człowieczeństwo. Jedna z uczestniczek tych spotkań, wówczas mieszkanka Ubrzeży, Stanisława Amalia Zdebska, wybrała w życiu pracę pielęgniarki. Wiele lat później napisała w swoim wierszu: został z nami Jan Paweł II, papież, sługa Boży, dobry pasterz, słowiański mocarz z przełomu dziejów, współczesny Ecce Homo z obrazu brata Alberta i w znaku wielkopiątkowej drogi. W rzymskim Koloseum podobny do Chrystusa,
również w tajemnicach modlitwy, w ogrojcach obecnego czasu, w kaźni biczowania kłamstwami, w palmowych hosannach, wiwatach, w masowych spotkaniach z młodzieżą świata wszędzie. Tak bardzo podobny vera icona. Oddany Matce w akcie zawierzenia totus tuus po ostatnie amen. Pozostał i żyje we mnie jednako we wszystkim, co czynił, co mówił, jaki był do końca. Jak w pacierzu, a nigdy się nie znudzi. Zawsze na nowo obdarza pokojem, nadzieją, wdzięcznością i jasnością prawdy, której blask wytaczał szlaki jego życia. A w godzinie śmierci dał potwierdzenie idei, że wszystko odkryte i odsłonięte jest. Pamięć o papieżu nadal żyje w naszych sercach. Są w naszej małej ojczyźnie osoby artyści, którzy tworzą na jego cześć wspaniałe utwory. Przed państwem Marzena Palka w autorskiej piosence zapewniamy, że pamiętamy. Będzie jej towarzyszył syn Konrad. Stanąłeś na Piotrowym tronie, dobry Bóg wybrał właśnie ciebie. Z miłością służyłeś nam na ziemi, a teraz się modlisz za nas w niebie. Twe stopy przemierzały ścieżki gór, które tak bardzo ukochałeś. Dziś serce Twe wędruje pośród chmur i miłością otacza cały świat. Ojcze Święty, chcemy dziś dziękować Ci. W naszych sercach na zawsze królujesz Ty. Ojcze pokoju, wiary, miłości, zapewniamy, że pamiętamy, tęsknimy i kochamy. Pasterzem byłeś młodych dusz, w Twym sercu dziecko pąkiem róż. Solą ziemi i światłością ich nazwałeś, nie zawiedli Cię, gdy ich szukałeś. Nadzieją byłeś w trudny czas, wybaczać nas nauczyłeś. Twe słowo ciągle dzisiaj zmienia świat i do Boga prostą drogą wiedzie nas. Ojcze Święty, chcemy dziś dziękować Ci. W naszych sercach na zawsze królujesz Ty. Ojcze pokoju, wiary, miłości, zapewniamy, że pamiętamy, tęsknimy i kochamy. Nie, 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 głośno wołał cały świat, nie zostawiaj samych nas. Nie lękajcie się, powiedziałeś kiedyś tak. Kiedy stanę
Ojca mego bram. W imię międzyludzkiej solidarności, w imię miłości wołam, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ojcze pokoju, wiary, miłości, zapewniamy, że pamiętamy, tęsknimy i kochamy. Osoba Jana Pawła II nierozerwalnie związana jest z naszą parafią i gminą. Jeszcze za życia papieża Polaka stawiano mu pomniki mające upamiętnić wielkość jego dokonań. My wiemy, że jego niezwykłego człowieczeństwa nie można oddać w żadnej materialnej formie. Nie oddamy jego wnikliwego spojrzenia, światła, które bez problemu wnikało w nasze dusze. Dzisiaj potrzebujemy zjednoczyć się przy jego słowach, usłyszeć, jak należy żyć. Czczenia 80. rocznicy urodzin Jana Pawła II i upamiętnienia pobytu Ojca Świętego jeszcze jako wikariusza parafii niegowickiej powstała idea wytyczenia szlaku papieskiego upamiętniającego ważne wydarzenia związane z osobą patrona szkół. Rajdom towarzyszyły konkursy literackie. Jedna z uczennic klasy pierwszej A gimnazjum w Niegowici napisała wówczas: Pielgrzymka, podążałam ojcze twymi ślady. Byłam tam, gdzie ty. Modliłam się. Próbuję cię naśladować. Ty modlisz się. Ja modlić się chcę wytrwale. Próbuję cię naśladować. Źródłem siły każdego chrześcijanina jest Eucharystia. Jezus Chrystus jako chleb żywy jest źródłem życia Kościoła i każdego jego członka, który karmi się jego ciałem. Święty Jan Paweł II pisał o Eucharystii jako darze największym, będącym darem Jezusa, darem z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też darem jego dzieła zbawienia. Jan Paweł II pozwalał towarzyszyć sobie w przeżywaniu sakramentu źródła swojej miłości do ludzi i mocy. Z Eucharystii wypływa misja Kościoła i jego zdolność do wnoszenia szczególnego wkładu w życie rodziny ludzkiej. Eucharystia jest darem Chrystusowego pokoju, ponieważ stanowi pamiątkę zbawczej i odkupieńczej ofiary krzyża. Eucharystia jest sakramentem zwycięstwa nad podziałami, które wynikają z grzechu jednostek i ze zbiorowego egoizmu. We wspólnocie chrześcijańskiej, wśród tych, którzy dzielą się chlebem życia, zebrani wokół jednego ołtarza ofiarnego, nie może być żadnych podziałów, żadnej dyskryminacji czy separacji. Jan Paweł II był 264. papieżem. 16 października 1978 roku kardynałowie po raz pierwszy wybrali na papieża nie Włocha. Przyjął imię Jan Paweł II. Wiedziano tylko tyle, że pochodzi z Polski, kraju rządzonego przez komunistów. Mało tego, jest poetą. Pierwsze słowa papieża Jana Pawła II powiedziane po wyborze zadziwiły cały świat. Powiedział: przybywam z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego,
przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dym biały uleciał, matka ziemia drgnęła, naród mój zaśpiewał, jeszcze nie zginęła. Cieszy się dziś Polska cała, z oczu naszych płyną łzy, spełniły się przepowiednie, spełniły prorocze sny. Karol Wojtyła papieżem, raduje się cały świat. Na Ojca Świętego z Polski czekaliśmy 1000 lat. Chwała Tobie, Panie Jezu, rozmodlony śpiewa lud. Pamiętnego października wydarzył się dla nas cud. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Przyszedł do nas od Boga. Przyniósł nadzieję, miłość i wiarę. Rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze. Dodał sił w trwaniu niezłomnym. Łagodził niepokoje, uciszał rozterki, wskazał drogę. Przypomniał dzieje, tłumaczył zdarzenia, wspierał w zwątpieniu. Uczył grzech odróżniać od dobra. Uczył, jak słuchać, co mówi Bóg. On walczył słowem, oddalał od zła. Był drogowskazem wśród krętych dróg. Nauczył nas, jak trzeba kochać, a wszystko po to, by człowiek dla człowieka był bratem. Jesteście przyszłością świata. Od was zależy jutrzejszy dzień. Przyjmijcie w duchu odpowiedzialności prostą prawdę, jaką zawierają w sobie słowa tej waszej pięknej piosenki. I nieraz proście Chrystusa przez Maryję, abyście temu sprostali. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa. Gotowi mój za nim, by łowić
Najstraszniejsze demony XX wieku. Totalitaryzm nazistowski i totalitaryzm komunistyczny. Cienie Oświęcimia i Kołymy towarzyszyły nieprzerwanie jego nauczaniu. Rozumiał grozę dyktatur w epoce nienawiści etnicznych, głosił potrzebę pojednania i przebaczania. Dobry pasterzu, skrzętnie wydzielam twoje podobizmy z czasopism, reklam i codziennych gazet. Robię z nich albumy dla moich przyjaciół, byśmy troskliwie szczegli ich znaczenia. Z ledwie czytelnych, pognięcionych szpad wydobywam zdania niosące przesłanie i przepisuję, by je ocalić od zapomnienia. Mam przekonanie, że czyniąc tak, okruchy chleba podnoszę z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Jesteś przecież darem. Darem na trudne dziś i jutro nieznane. Na narodziny wzrost i dojrzewanie, a nade wszystko na czas umierania. Dar i tajemnica, zaznaczone cierpieniem, w tobie się splotły i chlebem się stały w naszej codzienności. Jan Paweł II to największy w świecie autorytet religijny i moralny. Stawiał w centrum uwagi człowieka i jego godność. Zwiastunie pokoju, Ojcze Święty, orędowniku pokoju na ziemi, pasterzu białych, czarnych i żółtych, tych, co na wschodzie i na zachodzie, bierzesz w ramiona miłość wszystkich. Tam, gdzie staniesz na ziemi, wiara, nadzieja i miłość. Thank you.
świat musi się zatrzymać, aby rozważyć tę prawdę, że wśród tylu dróg wiodących do śmierci jedna tylko prowadzi ku życiu. Jest to droga życia wiecznego. Thank you.
sakrament Eucharystii nie można oddzielać od przykazania miłości. Nie można przyjmować ciała Chrystusa i zarazem nie poczuwać się do więzi z tymi, którzy doznają głodu i pragnienia, cierpią z powodu wyzysku i wyobcowania, są uwięzieni lub chorzy. Jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, Eucharystia prowadzi do czynnej służby ubogim, aby godnie przyjmować ciało i krew Chrystusa za nas wydane, musimy rozpoznawać Chrystusa w Jego najuboższych braciach. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. Człowiecze, na Jezu.
Ojciec Święty zawsze mówił o sobie: ja syn polskiej ziemi. Pozostawał z umiłowaną ojczyzną w ścisłej więzi duchowej i informacyjnej. Interesowały go wszystkie wydarzenia, zarówno te radosne, jak i te trudne. Choć wiele dzieci Polska ma i wielu mężów stanu, to tylko jeden spośród nich trafił do Watykanu. I wówczas z jego drżących ust Bóg słyszał to tus tus. I przeleciała wieść przez świat i wszystkich zadziwiła, że Ojcem Świętym jest nasz brat, kardynał Karol Wojtyła. Takiego jeszcze nie było utrudzonego pielgrzyma, że go choroby nie zmogły, nie odstraszały chłód i zima. Szedł zmęczony po świecie, Bogu nas wszystkich powierzał. Jeszcze na świecie nie było tak żarliwego papieża. Cały oddany Maryi, tak szedł pielgrzym pokoju po świecie. Na biedę krzywdę otwarty, by przed zagładą świat bronić i panaszącym się czartem. Święty Jan Paweł II, pasterz miłosierdzia, przyjaciel młodzieży, nauczyciel filozofów, mistrz teologów, nadzieja młodzieży chrześcijańskiej, otwarty na innego człowieka, zapraszający w próg nadziei. Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei, mówił święty papież. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co ona znaczy? Znaczy, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia. Święty Janie Pawle Wielki, potrzebujemy nadziei jak tlenu. Dusimy się w świetle małych ambicji, pychy, naiwnej wiary w postęp. To twoja biała sutanna, uśmiech, otwarte ramiona i mądre słowa były dla nas źródłem nadziei. Prosimy, wspieraj nas w wędrówce. Prowadź nas przez święte drzwi. Zapraszamy wszystkich tu obecnych do wspólnego zaśpiewania pieśni Abba Ojcze. Refren jest bardzo prosty, więc myślę, że cały Łapanów nam pomoże. Więc zaczynamy! Nas pa, a nie skajdan i sam.
Szanowni Państwo, piątej zwrotki nie było. Piąta zwrotka została napisana przez Marzenę Palkę. Wielkie brawa! To był debiut. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o amen.
ziemio, raduj się. Odziany w blask i moc, rozprasza światłem mrok, on drży na jego głos. Wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną. Thank you.
serca płynie, jak skrzydeł cień, do ciebie w górę jedna. Nie boję się, że miłość ta przeminie. Świat zmienia się, a moja wiara trwa. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem tylko śni. Panie mój, twa miłość mnie pociesza i w trudny czas nadzieję daj mi. Moje łuka, wołam cię, na ciebie czekam, Panie. Gdy przyjdziesz tu, usiądę u twych stóp. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem głośni. Panie mój, twa miłość mnie pociesza i w trudny czas nadzieję daj mi. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. W trudny czas nadzieję daje mi. Rozpraszasz mrok, gdy smutek czuję w sercu. Roztaczasz blask, co światłem wgłośni. Panie mój, twa miłość nie pociesza. W trudny czas nadzieję daje mi.
Otwórz nam bramy do nieba. Zeszli deszcz. Otwórz.
Twojego Pana i On zbawi Cię. On zbawi Cię. Wezwij imię Twojego Pana i On zbawi Cię. On zbawi Cię. Wezwij imię Twojego Pana i On zbawi Cię. On zbawi Cię. Wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Yeah.
zobaczyć nas. W świat wysyłasz do mnie cichy wiatr, bym mogła złapać jedną z ciepłych par. I tak ścieżki, by można było iść. Dotykasz serca, by można było czuć. Nie dajesz przegrać, tylko uczysz i ja oderwać nogi, gdy łańcuch trzyma nas. I tak mów o tym, jak można lepiej tworzyć świat, bo co dałeś, można dać. Proszę mnie, opuszczaj nas. I tak mów o tym, jak można lepiej.
Państwa strony. Dziękujemy bardzo za tak gorące przyjęcie. Dobranoc Państwu!